Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Nadrowa, redaktor Sławomir Ziębiński. Jesteśmy dzisiaj, no nie w Strzelnicy jak widać, tylko jesteśmy w klubie. Jak ten klub się nazywa, przypomnę? Playoff. No właśnie, przy Żabiance na stacji. I tu mamy taką ekipę, może się Pan przedstawi, proszę Pana. Witam, nazywam się Adam Nawara i w imieniu swoim, jak i wszystkich grup lokalnych działających w Trójmieście chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić na Pomorski Marsz Wolności, który odbędzie się w Gdańsku 23 października. Rozumiem. Startujemy, tak? Czemu to ma służyć? Czemu to ma służyć? Zamanifestowaniu wolności jako takiej, przeciw dyskryminacji sanitarnej i pójście szerzej, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o środowiska, które tutaj naszych mieszkańców, gdańszczan, Kaszub, żeby dowiedzieli się o wszystkich grupach wolnościowych, które są w Polsce. Kto to organizuje? Organizują to lokalne środowiska działające właśnie tutaj w Pomorskim i w Trójmieście. Są jakieś stowarzyszenia, fundacje, można wymienić nazwy? Nazwy to Strażnicy Wolności, E-Parlament, Strajk Przedsiębiorców, Wilki Morskie. O, którzy to Wilki Morskie? Są Wilki Morskie. Ręka do góry. No to teraz jako kontradmirał dowódca Morski Bym Szczeleckich. Zwerbujecie do naszej drużyny. Stolik Wolności jeszcze. Tak, Stolik Wolności. No dobra, teraz tak, gdzie się zbieramy, o której godzinie i gdzie idziemy i co krzyczymy, jakie sztandary przynosimy, co trzeba mieć, żeby tam być? Każda z grup z całej Polski przynosi swoje sztandary. Startujemy o 12 spod fontanny Neptuna. Przechodzimy 12.00. Przechodzimy marszem, kończymy marsz na Placu Solidarności przy Trzech Krzyżach. Tam będzie cały event wolnościowy z koncertami. Tam będą też stanowiska wolnościowe, gdzie każdy z nas, każdy człowiek, który przyjdzie, każdy mieszkaniec tutaj naszego Pomorskiego, będzie mógł się zapoznać z różnymi grupami wolnościowymi, z ich postulatami, rozwiązaniami i ogólnie działalnością. Czy będzie można dostać się do mikrofonu, zabrać głos? Jest taka możliwość? Lista już jest praktycznie zamknięta. No, ale może ktoś się będzie chciał pojawić. Słucham? Może ktoś się pojawi, który warto by dopuścić do głosu. Oczywiście, będziemy mieli do tego jakby specjalny moduł wyznaczony, żeby kto by się zgłosił, będzie mógł rozmawiać. Rozumiem. Ale jakie hasła macie? Co Wam przyświeca? Jakie cele? Czyli wszyscy działamy, to są grupy oddolne, wolnościowe. Nasze hasło jest wywalić wszystkich polityków. No dobrze. Tak, bardziej działać lokalnie, skupiać te środowiska lokalne, żebyśmy tworzyli większą siłę, żeby ludzie wzięli odpowiedzialność za siebie, żeby działać dwutorowo ku wolności, jakby całościowo w całej Polsce, ale też oddolnie przyjmując rady dzielnicy, rady miasta i tak dalej. No, ja onegdaj byłem w Radzie Dzielnicy Gdańsk-Stoki, ale już nie jestem, bo tam w ogóle kociokwik jest, jedni są za, drudzy są przeciw i 7-7 i nie można nawet budżetu uchwalić od zeszłego roku. No, tak się są rady dzielnicy. Generalnie ja mam pytanie, no bo tutaj zgromadziliście się, dzisiaj będziecie ustalać szczegóły. Plakaty już na mieście są, tak? Wasze. A kto wpadł na ten pomysł? Dlaczego to, żeby to zrobić? Tak, jest to impreza. Skąd się wzięło? Jest to impreza z cyklu Cała Polska Zjednoczona. Wzięło się to od Katowic, że wszystkie grupy lokalne zebrały się do kupy i stworzyły jeden taki większy marsz, Śląski Marsz Wolności. Śląski. Tak. Później po Katowicach był Poznań, który był imprezą z tego cyklu. Teraz jest Gdańsk. I będą w tych cyklach cała Polska Zjednoczona. Będą szły różne miasta w całej Polsce, gdzie finał jest przewidziany w Warszawie, żeby budować poprzez te marsze, żeby budować środowiska lokalne, stworzyć dużą siłę lokalną. Czyli zjednoczyć się. Zjednoczyć ludzi, być razem, ponad podziałami dokładnie, żebyśmy wszyscy ze sobą rozmawiali jako ludzie, żebyśmy działali ludzie dla ludzi, żebyśmy zgromadzili wokół siebie
bardzo dużo właśnie tych ludzi, aktywnych, którzy chcą działać, aktywnych, dokładnie. I w każdym mieście przy cyklu Cała Polska Zjednoczona będziemy takie rzeczy robić i finał będzie w Warszawie, gdzie wszyscy po prostu się zjadą do Warszawy i tam zrobimy porządek. Czyli cała Polska Zjednoczona, powiem, czyli polityków nie zapraszamy, absolutnie. Nie macie po co tam przychodzić, głosu nie dostaniecie, tak? No dobrze, jeszcze raz powtórz, gdzie, o której godzinie i przychodzimy, zbieramy się. Chciałbym zaprosić wszystkich gdańszczan. Wiem, że Kaszubi się też pojawią licznie, więc chciałbym wszystkich z Pomorskiego zaprosić w sobotę 23 października o godzinie 12. Startujemy spod Fontanny Neptuna. Na Placu Solidarności będzie event, będzie koncert, będą artyści, będą Jarek Zdziętek będzie to prowadził i grał na kamperze, będzie Iwan Komolenko i młodzi, fajni DJ, znaczy raperzy, którzy umilą nam czas. Ale nie tylko młodych zapraszasz, wszystkich zapraszasz, i młodych, i średnich, o pokoleń starszych. Emerytów też? Emerytów też? Wszystkich ludzi, wszystkich wolnych ludzi zapraszam do Gdańska. Aha. Wszystkich, którzy mają w sercu Polskę, przyjdźmy, zamanifestujmy właśnie, że jesteśmy razem, bądźmy razem, rozmawiajmy ze sobą, aha, bo tylko poprzez konwersacje i konsensusy wynikające dialog, z rozmów, dialog, możemy coś osiągnąć i zmienić coś w naszej Polsce, kochani. Może pani zaprosi jeszcze też. Ja zapraszam wszystkich z całej Polski, nie tylko gdańszczan, nie tylko Kaszubów, nie tylko ludzi z Pomorza, ale z całej Polski. Zapraszamy do nas. Jak na imię? Anna. A ty? Jak masz na imię? Marta. Marta. Co byś powiedziała? Również wszystkich zapraszam 23 października na godzinę 12. Na 12. A pan? Marcin, również zapraszamy. Sobota, Gdańsk, godzina 12, Neptun. Okej. Okay. Dziewczyna? Kasia, również zapraszam, godzina 12 spod Neptuna. No i Wilk jeszcze coś powie. Zapraszam wszystkich kamratów, wszystkie watachy z całej Polski na nasz marsz do Pomorskiego. No ja również zapraszam. Czerwony Korsarz, Pomorska Telewizja Narodowa, kontradmirał dowódca morskich drużyn szczeleckich. Nie dajmy się zwariować, bądźmy wolnymi ludźmi. Nie dajcie się omawiać mediom tych wszystkich głównego nurtu. Dziękuję bardzo. Ahoj.